Witam wszystkich w czwartym odcinku serii Let's Play Trine i no mam małą informację, tak więc zastanawiacie się pewnie, dlaczego tutaj już jest zrobione coś, dwie plansze widzicie następne, a my tutaj stoimy w tym miejscu i przecież tego jeszcze nie było. To będą następne materiały, bo ja chciałem, wiecie, te małe kółeczka robić na samym końcu, ale pomyślałem sobie, że będzie to bez sensu, że na końcu będziemy mieli jakieś krótkie poziomy, odcinki po 10 minut. Tego pomyślałem sobie, że lepiej będzie jednak zrobić to tak jak po drodze, tak jak to idzie, widzicie? To jest tak jakby wszystko po drodze. Tak więc, jako że już zrobiłem to wszystko, tamte dwa levele, one są nagrane, spokojnie, one będą. I ja tam, i kiedy tam sobie chodzę, tego jeszcze nie ma zrobionego. Ale postanowiłem jednak, że tak jakby wrócę i to będzie czwarty odcinek, a tamten to piąty, tak więc w tamtym, jeżeli mówię coś, bo szczerze nie pamiętam, bo było nagrywane dwa dni temu, jeśli tam coś mówię, że na przykład coś o tych małych kółeczkach, że będą nagrywane na końcu, to nie, one już są teraz nagrywane i tak jak leci chronologicznie moja kolejność partów, moja kolejność odcinków, tak leci seria, a to, że grałem troszkę inaczej, to nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo to, że ja teraz wiem, co tam było już, to nie znaczy, że wy wiecie, prawda? Dobra. A co tutaj się nie łączy? Z tego, co wiem, to są bonusowe, one nie mają w ogóle wpływu na fabułę. Okej. Poza tym i tak idziemy teraz po kolei. Dobra, tak więc select the chapter i zaczynamy, prawda? Tak więc pierwszy nasz bonusowe kółeczko. I to są krótkie, widzicie. Forgotten parchment. Nie wiem szczerze, co to jest parchment, ale beg is adventure. You never mentioned what you were in the middle of when Trine came to steal you away. Doing something shady again, I bet. There's no law against entering abandoned ruins. Oh. Czyli to jest czyli ona nie powiedziała tak, kiedy co ona robiła, kiedy Trójnia ją ukradło. Tak więc nie wiem, o co będzie chodzić, ale zobaczymy. I was there to retrieve something for a poor old blind woman. Yes. An old piece of parchment. Poems written by her great grandmother. To jest tak jakby opowieść Zoe podczas podróży, kiedy oni podróżowali między prologiem a pierwszą planszą, tak jakby. Czy to może troszkę bez sensu, bo oni tam się przenieśli. To ona im opowiadała coś, prawda? I to jest ta opowieść. To o to chyba chodzi. Dobra, no i fajnie. Oczywiście. Zrobimy wszystko tak, jak ma być. O co chodzi? A, wiem, o co chodzi. I teraz rozbijemy to. Zobaczcie, możemy tu być tylko Zoją. O, shit. Ale udało się. Uff. Możemy tu być tylko i wyłącznie Zoją, co ciekawe. Szukam tu, czy nie ma jakiejś miksturki. Aha, i wybaczcie, że gadam miksturki i tak dalej. No, jestem przyzwyczajony. Wow, nieźle co to wygląda. What? Aha. Szczerze? Nie, bo zrobię coś i uruchomię coś, a jeszcze nie chcę. Tam widzę, że to może pojechać w dół po prostu. Aha. To się otworzyło, ale nie uczy, że straciłem szansę na to. Ponieważ nie możemy tu sobie stworzyć nic, możemy jedynie przyciągać sobie jakieś tam rzeczy. Tu jest tak jakby guzik. Popchnijmy może to tam jeszcze raz.
Czy nam to dało? Nie za bardzo. Okej, okay, no spróbujmy, lećmy dalej, zobaczymy. Come on! Oh, don't say that. What? Ale zaraz, no ludzie, no przecież... Ja wiem, to trzeba się podczepić tam, ale tam coś było, no ludzie. Co ja takiego zrobiłem źle? Dobra, to na samym końcu to powtórzymy. Czemu nie chcesz się zacząć bujać w tę stronę? Ups. Ciężkie to trochę. What the fuck? Okej, trzeba się rozbujać mocno. Na tyle, żeby wiecie, wskoczyć na tamtą ścianę i... Great. To powiem szczerze, że jest całkiem trudne. Przynajmniej tak wygląda. Sorry. Nie wiem, trochę to jest dziwne. Nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, jak to zrobić, ludzie. Nie wiem. Tak więc, może to i dobrze, że te bonusowe plansze zajmą nam więcej czasu. Może to i gorzej, że będziemy cały czas robić to samo. Wolałbym przez środek. No, okej. Nie wiem, jak to zrobić. To wymaga jakiegoś... Oh, yes! A, skrzynka, żeby otworzyć tamto. Okej. Ciągniem, 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 ciągniem. Całkiem fajny level jak na razie, podoba mi się. I fajnie zagadkowy. No i gitara. O to tutaj chodziło. Ja myślałem, że coś trzeba będzie powtarzać albo jakieś inne pierdoły. What the fuck? Why do... Bocian? Udało się, easy. Got it. This map will take me to the giant emerald. Aha, no tak, czyli to było przed tym, jak ten, jak tam poszła do tego swego emeraldu. No okej. Nie wiem, ile odcinek trwał, dlatego myślę, że możemy sobie zrobić... Albo nie, jeden na ten. Why not? Będzie więcej odcinków. Dobra, tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Następnym robimy sobie ten i potem następny to będzie ten główny. Tak więc do zobaczenia i do następnego odcinka, którym będziemy robić pomarańczowe kółko. Witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Trine 3 i lecimy sobie dzisiaj na pomarańczowe kółko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, co to ten, obejrzyjcie tam początek chociaż poprzedniego odcinka. No dobra, czyli Esquallable in the Jungle. Okay, begin. Let's have a bit of fun. Okay. Let's have a bit of fun.
muzyka świadczy o tym, że będziemy się bić. Czy to wszystko polega na biciu się? O, jakiś duży oponent. Powiem szczerze, straciłem trochę dużo życia. Ło, ale odleciał. Wyleciał już poza mapę chyba. Nie, nie wyleciał. Zginąłeś? Dobra. Let's go, bitch. I'm Pontius the Brave. Wow. Ale jazda tu jest z nimi. Ło się, panie, tu można poćwiczyć sobie walkę. Temu już łeb urwało, czy to jest jego łeb? Tylko jedyne, czego nie widziałem, to mikstur. Oh my... Ale to powiedziałem w dobrym momencie. Już? Serio? Oh my... I to jest na tyle, serio? Ja połączę tamte odcinki jakoś, to musi być połączone. Okej, okay, odblokowało się następne, bardzo fajnie, ale do tego jeszcze nie doszliśmy. Okej, okay, tak więc połączę na pewno tamte. Tak więc w kolejnym odcinku lecimy sobie tutaj, tak więc lecimy sobie tutaj, zobaczcie, do Akademii Astralnej, jak widzicie. A więc będziemy zaczynać już na serio naszą przygodę, tak więc do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. See ya!